Jest czwartek, 17 dzień maja. Mateusz Borys, witam i zapraszam na raport. Kolejne utrudnienia w centrum naszego miasta. Raport zaczynamy od remontu na ulicy Fredry. Od kilku dni trwa tam przebudowa przystanku tramwajowego. Ma być bezpieczniej dla pasażerów, przechodniów i rowerzystów. Końca remontu w naszym mieście nie widać, tym bardziej, że kolejne wciąż się zaczynają. Tym razem na duże utrudnienia napotkamy na ulicy Fredry. Od kilku dni trwa przebudowa tej ulicy od Alei Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Wstrzymano całkowicie ruch samochodowy na tym odcinku. Zmieniono także położenie przystanku tramwajowego. Na czas prac został on przeniesiony za skrzyżowanie z ulicą Kościuszki. Było to konieczne, bo to właśnie dotychczasowy przystanek jest poddawany gruntownej przebudowie. Plany zakładają maksymalne wydłużenie platformy pasażerskiej, tak aby ułatwić wsiadanie podróżnym do tramwajów. Wraz za przystankiem powędrują także wiaty przystankowe, których będzie więcej niż do tej pory, a to ze względu na to, że docelowo przystanek Fredry będzie przystankiem podwójnym, mogącym obsłużyć dwa składy jednocześnie. Dlatego też prace obejmą chodnik, na którym ma zostać wytyczona dodatkowo ścieżka rowerowa. Koszt całej inwestycji pochłonie 214 tysięcy złotych, z czego 120 tysięcy przekazała Rada Osiedla Stare Miasto. Całość prac zakończyć się ma 1 czerwca. Wtedy to podróżni będą mogli korzystać z wydłużonego i podniesionego przystanku. Niestety to jednocześnie oznacza całkowite wyłączenie tego fragmentu Fredry z ruchu samochodowego. Skoro mamy już jezioro, teraz czas na plażę. Po kilkuletniej obecności plaży Wolności na Placu Wolności, teraz tysiące ton piachu wyląduje nad Maltą. Oprócz możliwości wypoczynku, organizatorzy w tym roku zapraszają także na turnieje siatkarskie. Po raz pierwszy uruchomione tutaj zostanie Miasteczko Bezpieczeństwa. Poznań już nieraz udowodnił, że jest wyjątkowo wszechstronnym miastem. Mimo swojego nizinnego charakteru znajduje się tu całoroczny stok narciarski, tor słoneczkowy czy termy. Poznań może nie ma pięknej plaży z widokiem na morze, ale niewątpliwie umie zorganizować jedyną w Polsce plażę wolności. Jest to impreza o Puchar Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Już po raz piąty stowarzyszenie KS UAM wraz z Urzędem Miasta i POSIR-em zorganizuje ten projekt, ale tym razem impreza przeniesiona jest na Maltę przy mecie toru regatowego. Przez ostatnie lata Plaża Wolności działała na Placu Wolności, jednak w tym roku będzie tam strefa kibica. Organizatorzy mają zamiar wykorzystać arenę również do ćwiczeń w kontekście bezpieczeństwa podczas Euro. Od 28 maja do 3 czerwca oprócz rozgrywek sportowych będzie można poznać m.in. tajniki umiejętności panowania nad sobą w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Do współpracy zaproszona została Komenda Miejska Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji oraz Zakład Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wszystkich zainteresowanych Plażą Wolności odsyłamy na oficjalny serwis internetowy projektu www.plażawolności.pl. Od zeszłego piątku nie mamy już stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Zgodnie z umową władanie nad tym obiektem od 11 maja przejęła oficjalnie UEFA i tak już pozostanie do 18 czerwca. 20 września 2010 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowego poznańskiego stadionu. Był on pierwszym w Polsce obiektem oddanym do użytku. Remonty, jakie trwały w okolicy ulicy Bułgarskiej przez ostatnie 2 lata, były niewątpliwie spowodowane przygotowaniem do Euro 2012, a to wydarzenie już za 3 tygodnie. Stadion miejski jest już przyjęty przez UEFA, teraz trwają tam przygotowania techniczne. Ekipy UEFA przygotowują stadion do mistrzostw i pierwsze efekty ich działań już widać. Zniknęło ogrodzenie umieszczone przy sektorze kibiców przyjezdnych oraz płot przed drugą trybuną, a pomieszczenia Lecha i Warty opustoszały. Do 18 czerwca to UEFA rządzić będzie na stadionie miejskim w Poznaniu i w pełni przygotowywać go do pierwszego meczu. W ostatnim czasie pojawił się nowy sprzęt i olbrzymia ilość kabli. Wszystko, by jak najlepiej przygotowane było nowe centrum prasowe, którego celem będzie umożliwienie transmitowania meczu przy użyciu większej ilości kamer. Również prace porządkowe są już prowadzone, wymiana nowej murawy, posprzątanie śmieci znajdujących się wokół stadionu, a to tylko część z tego, co dzieje się przy ulicy Bułgarskiej. Miejmy nadzieję, że dzięki wsparciu UEFA ze wszystkim zdążymy na czas i 10 czerwca będziemy mieli się czym pochwalić przed szeroką publicznością kibiców z całego świata. Do Euro pozostało tylko 22 dni. Tyle samo dzieli nas od demonstracji organizowanej przez Komitet 10 czerwca. Protestować będą niezadowoleni z polityki miasta mieszkańcy Poznania, od pracowników żłobków po anarchistów. Podobne demonstracje przejdą także ulicami Gdańska i Warszawy. Chleba zamiast igrzysk to hasło, które towarzyszyło wielu sprzeciwom obywatelskim na przestrzeni tysięcy lat. Teraz będzie ono wykorzystane podczas poznańskiej demonstracji zaplanowanej na 10 czerwca. Właśnie w tym dniu rozpocznie się pierwszy mecz
mecz Euro UEFA 2012 na stadionie przy Bułgarskiej. I dlatego też ten dzień wybrano na moment wyrażenia sprzeciwu wobec polityki władz naszego miasta. Dzisiaj złożyliśmy zawiadomienie o demonstracji do Wydziału Spraw Obywatelskich. Spotkała nas dziwna sytuacja, ponieważ sami musieliśmy czekać. Wyproszono nas, wyproszono media, musieliśmy czekać na samego kierownika, aby on jakby potwierdził, nie wiem, że możemy złożyć to zaświadczenie, nie wiem. Pierwszy raz się nam to zdarzyło, chociaż nie pierwszy raz organizujemy demonstrację, ale w końcu wszystko się udało i to zaświadczenie zostało złożone. Demonstracja ma rozpocząć się przy Teatrze Wielkim. Z zapowiedzi Komitetu Organizacyjnego 10 czerwca wynika, że będzie to protest pokojowy, co zagwarantować mają pracownicy żłobków. Wyszedł on z inicjatywy opiekunek w żłobkach, które od kilku lat starają się o podwyżki pensji i dofinansowanie instytucji opiekuńczych. Także one będą prowadziły temu protestowi. Tym bardziej wierzymy w to, że będzie on miał charakter pokojowy. Mam nadzieję, że mieszkańcy miasta dołączą się do nas. Będą w tym brały udział również związki zawodowe oraz grupy różnych mieszkańców z innych miast, z Warszawy, z Wrocławia, z Gdańska czy z Krakowa. Protestujący chcą podczas swojego przemarszu zwrócić uwagę na niewłaściwą według nich politykę naszego miasta, które wydaje ogromne pieniądze na organizację mistrzostw w piłce nożnej, zamiast przeznaczyć je na edukację, opiekę społeczną czy budowę mieszkań. Demonstracja z pewnością nie rozwiąże problemów protestujących, zwróci natomiast uwagę na ich występowanie także w naszym mieście. Problemy takich dziewczyn jak właśnie opiekunki żłobków, które od kilku lat prowadzą swoją walkę i są cały czas spychane na margines. Problemy lokatorów, którzy ubiegają się o mieszkania socjalne, czy też młodych ludzi, którzy nie mają gdzie mieszkać. Chcemy, żeby w końcu zostało to usłyszane i wzięte pod uwagę, żeby zmieniła się polityka miasta w kolejnych latach. Co dalej ze stadionem Mszyca? Na to pytanie już wkrótce odpowiedzą uczestnicy debaty dotyczącej przyszłości terenów przy dawnym stadionie Warty Poznań. Jaka koncepcja zyska przychylność większości panelistów? O tym dowiemy się już 25 maja. Zniszczony, zapuszczony i opuszczony stadion Mszyca, zbudowany w 1929 roku, już od dłuższego czasu nie spełnia funkcji, do jakich był przewidziany. Ze względu na opłakany stan tego obiektu należałoby go rozebrać i z tym zgadzają się prawie wszyscy. Rozbieżności pojawiają się w momencie decyzji, co po I właśnie o tym będzie dyskutować 120 mieszkańców naszego miasta. Grupa ta zostanie wyłoniona spośród 800 uczestników badań ankietowych dotyczących terenów wokół stadionu. Sama debata będzie miała miejsce 25 maja w Liceum Paderewskiego. Głos w niej zabiorą kupcy, przedstawiciele dewelopera, do którego stadion należy, prezydent miasta i oczywiście mieszkańcy, na których opinii szczególnie zależy władzom miasta. Bardzo mi zależy na tym, żeby wyrobili sobie własne zdanie, żeby tak jak odpowiedzialny decydent wzięli pod uwagę wszystkie okoliczności, te dobre, te złe, potrafili w swoim sumieniu rozważyć, które są plotkami, a które są bardzo ważnymi informacjami. Na podstawie tego konglomeratu, tak jak normalnie podejmuje się decyzje, odpowiedzialnie powiedzieli, w jakim kierunku powinno miasto pójść. Dyskusja będzie toczyć się nad 4 projektami. Pierwszy z nich zakłada utworzenie tutaj terenów zielonych. Drugi przewiduje stworzenie w miejscu zrujnowanego stadionu hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym. Jednocześnie ta propozycja niosłaby za sobą największe obciążenie dla budżetu naszego miasta. Kolejna warianty zabudowy przewidują to już większą ingerencję budowlaną kosztem terenów zielonych. Trzeci z proponowanych projektów zakłada zabudowę mieszkaniową wraz z usługami. Ostatnia z przedstawionych propozycji zakłada powstanie na tym terenie tylko budynków wielomieszkalnych. Każdy z tych wariantów może się zdarzyć, że mieszkańcy go wskażą, a on nie powstanie. Możemy tylko powiedzieć, że jakiś wariant jest trochę bardziej prawdopodobny, może powstać szybciej, a drugi jest mniej prawdopodobny. Mieszkańcy muszą to wiedzieć. I tak jak ja, jak radni, my też podejmujemy decyzje na podstawie bardzo różnorodnych przesłanek. Nie jesteśmy ani mądrzejsi, ani mniej mądrzy od ogółu mieszkańców Poznania. Wysłuchajmy także ich zdania, dajmy im te same informacje, które sami chcielibyśmy zebrać, podyskutujmy z nimi, bo przecież trochę w tej zbiorowej mądrości mogą się pojawić nowe aspekty, szersze niż tylko to, o czym my tutaj zawsze decydujemy w kuluarach na Placu Kolegiackim. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Na kolejne wydanie raportu zapraszam już jutro o 18:30. Do zobaczenia.